Mam 2 godziny przerwy. Przyszłam do parku, zresztą jak zwykle. No i tak zastanawiam się, co dzisiaj Wam opowiem. Dzisiaj niebo mamy takie. Ciepło jest, 25 stopni. No. No niech pobędzie troszkę ciepło. Wróciło lato, no bo naprawdę było długo deszczowo. Wczoraj miałam wolny dzień, calusieńki. I tak jak ja już wcześniej powiedziałam, że spacerowałam tu i tam, potem wróciłam do domu na kawę. Wypiłam taką małą kawkę z mlekiem migdałowym. No i znowu poszłam do parku sobie przejść się. No a kiedy wróciłam do domu, to syn podopiecznej zrobił obiad. Tofu z warzywami, z mlekiem kokosowym, była sałata w takim sosie. A taki przyprawiony sosik z oliwką. Troszeczkę przypraw, no i biały ryż ugotowany. Słuchajcie, no i zostało dosyć sporo w tych michach. No i akurat przyszłam i oni już skonsumowali ten obiad na gorąco, no bo to taki obiadokolacja. No, moja podopieczna już miała wstawać od stołu, ale kiedy zobaczyła, że ja przyszłam, to krzesło z powrotem przysunęła do stołu i znowu usiadła. I czeka, aż ja zacznę jeść. No i usiadłam do stołu. Talerz oczywiście był zostawiony dla mnie. Reszta talerzy była sprzątnięta. No i zaczynam, słuchajcie, sobie nakładać. I każdy mój ruch, czy sałatę nakładałam, czy ryż, czy to tofu, no to moja podopieczna wodziła wzrokiem za każdym moim ruchem. No i nałożyłam sobie to wszystko na talerz i ona tak patrzy. No każdusieńki, słuchajcie, ruch miałam kontrolowany. I tak sobie jem, a to, że jem powoli, bo tak lubię, to się tak zastanawiam, czy moja podopieczna w końcu wstanie od tego stołu i pójdzie sobie, załóżmy, włączy radio, by posłuchać, to ona właśnie tak często robi, czy ona będzie siedzieć i kontrolować, ile ja jem. No i słuchajcie, faktycznie tak było. No to trwało z pół godziny, kiedy ja skończyłam jeść, a kiedy wzięłam sobie dokładkę, chciałam sobie wziąć dokładkę, to ona mówi do mnie, ale Izabela, za dużo nie jedz, bo żeby za dużo tłustego nie było, nie? A ja mówię do niej, że to jest tofu, odtłuszczony twaróg i 0% tłuszczu. A ona mówi, a, że toch, toch, okej, okay, nie? No i tak patrzy, ile ja jeszcze tej dokładki wezmę. Słuchajcie, no normalnie miałam jej oczy na talerzu, na widelcu, na nożu. I każdy mój ruch był przez nią kontrolowany. No więc jak wzięłam raz, sięgnęłam łyżką po te tofu, no to tak patrzy, ojej, jej oczy to zrobiły się ogromne. A ja specjalnie, jeszcze raz, nie, tą łyżką. I ona znowu zaczęła kiwać głową, się śmiać pod nosem, tak uśmiechać. I że ona aż, no ona nie wiedziała, co ma mówić. I słuchajcie, mówi do mnie, nie, że nie za dużo, że jeszcze jej syn później to zje. A ja mówię, no ale przecież ja nie wzięłam tego dużo, a teraz dokładkę sobie wzięłam, no bo chcę jeszcze troszeczkę sobie pojeść. No i tą sałatę,
Jeszcze troszeczkę łyżkę ryżu wziąłam. Naprawdę, słuchajcie, nałożyłam sobie niewiele, no to dlatego wziąłam sobie dokładkę. Po co się tak przejadać, tak? Ale nie, że tu już tam, słuchajcie, normalnie ona czekała do ostatniego momentu, aż ja skończę jeść. No i jak powiedziałam, że już jestem pełna, ale było smaczne i tak dalej. No to ona mówi do mnie, to teraz zawołaj mojego syna, żeby on to wszystko wziął do siebie. A ja mówię, spokojnie, ja mówię, wezmę to do kuchni, odstawię, przykryję talerzem i on sobie po prostu na spokojnie przyjdzie do kuchni i to weźmie. A ona, słuchajcie, ma taki dzwoneczek, bo on mieszka piętro niżej, dzwoneczek. I ona mi nie dała tego zdjąć ze stołu, bo ja nie wiem, ona myślała, że ja to zjem w tej kuchni, czy coś. Słuchajcie, oni mają tą taką chytrość, to normalnie tak wrodzoną. I jeju, ja normalnie, słuchajcie, jadłam to i ja wiedziałam, o co chodzi. I śmiałam się sama do siebie, no. No i zadzwoniła po syna, syn przyszedł i ona mówi, że już Izabela zjadła i że on ma zabrać to ze sobą i tego. A on mówi, dobrze, mamuś, nie, to on to do kuchni weźmie, on to później weźmie. Nie, że on ma teraz to wziąć, słuchajcie, komedia, no, naprawdę. Ojej, coś się z tymi ludźmi dzieje. Dzisiaj śniadanie o 9:00, siadamy do śniadania, słuchajcie. No ja pokroiłam, bo tutaj w domu jest taka domowa mała krajalnica. Ukroiłam bułeczki, no i ukroiłam na tej krajalnicy, język mi się plącze, kawałek takiego ciemnego chlebka. O, słuchajcie, aha, i jeszcze postawiłam twarożek, biały twarożek. No i siada moja podopieczna do tego stołu. Ja oczywiście się nie żalę, nie skarżę. Nie, słuchajcie, ja tutaj przyjechałam na miesiąc, ale ja po prostu mam z tego taką komedię. Oczywiście nie, ja się nie obrażam na nią, bo wiadomo, to jest już starsza kobieta, ma 94 lata. No i po prostu te nawyki ma już takie zachowane, tego skąpstwa, tej chytrości. No bo niestety, no, trzeba nazywać rzeczy po imieniu. A ja, przecież jak ja pojadę do Polski, to sobie kupię to, co będę chciała, tak? No ja już to po prostu znam, bo jestem tu już po raz czwarty. Gdybym się obrażała na to, to przecież bym w ogóle nie przyjechała. No ale po prostu mówię, jak z nimi tutaj jest. Nie ze wszystkimi oczywiście, no ale zdarza się bardzo często właśnie w domach niemieckich, że za dużo to na stół nie postawią. No dobra, tam jeszcze nie będę rozgadywać, bo chciałam już coś powiedzieć. Więcej, jak ktoś przyjeżdża tutaj w ogóle z gości czy coś, no to też komedia. No, ale aha, no i słuchajcie, siadamy do tego stołu, a moja podopieczna, zanim usiadła, patrzy na tym stole coś, co ja postawiłam i mówi do mnie, ale absolutnie nie, twarożku się nie je na śniadanie. Twarożek można jeść na Mittag Essen. U nich to Mittag Essen jest właśnie tak jakby pora lunchu, te drugie śniadanie takie, nie? A ja mówię, a dlaczego nie? No przecież ja mówię, ja wszędzie twarożek jem na śniadanie. A dlaczego ja nie mogę sobie wziąć trochę, nie? A ona mówi do mnie, że nie, że absolutnie. A ja mówię, a ja wezmę. A ja wezmę sobie właśnie troszkę twarożku. A może ty spróbujesz? Nie! Żona nie będzie jadła twarożku, bo dopiero twarożek się je o 12 godzinie, nie o 9. No, ale słuchajcie, a jak usiadła do tego stołu, jak zobaczyła tą kromkę czarnego chleba, że
Dlaczego ta kromka czarnego chleba jest na śniadanie? Na śniadanie nie je się czarnego chleba, tylko też na mitak esen, czyli na te drugie śniadanie u nich. A mater Deus, słuchajcie, kupa śmiechu. No, a ja mówię, no ale ja mam ochotę, ukroiłam sobie właśnie kawałek tego czarnego chleba. Ja sobie zjem kawałek chlebka i tobie też dam połówkę. Nie, żona nie je. O mamma mia, no słuchajcie, panika, nie? A ja mówię, dobrze, usiądź. Ja mówię, zobaczymy jak to będzie. No i wlałam kawę z mlekiem do kubeczka, zrobiłam tościki z tych bułeczek, no i wzięłam tą całą kromkę chleba, też wrzuciłam do tostera i wyjmuję i mówię, ojej, ale zapach, a jaki mięciutki, jaki chrupiący, fajny. Ja mówię, może chcesz troszeczkę? Ona mówi, dobrze, że troszeczkę mogę jej odkroić. No i słuchajcie, zjadła też i kawałek ciemnego chlebka, mówię wam, komedia. No i biorę się za ten twarożek, nożem sobie wzięłam troszeczkę, a ja mówię, o i teraz z marmolatką będzie wspaniale smakować, tylko z marmolatką. I ona tak patrzy na mnie i mówi, no to dobrze, że ona też spróbuje. No i jak ona zaczęła jeść ten twarożek z marmolatką, to się zapytałam, no i co smakuje? Ona, tak, że zje schmeckt, schmeckt. Ja mówię, no widzisz. Ja mówię, przecież nic się nie stanie, a na mitak esen zjemy coś innego. No i już było, nie było żadnego sporu. Zjadłyśmy śniadanko ze smakiem, no troszeczkę coś innego na tym stole. No i było wszystko okej. No, tak się dzieje, tak. A pomyślałby kto, że pani, która ma 94 lata, to ona już nie jest w pełni świadoma tego, co robi, czy z pamięcią już jest nie tak. A wyobraźcie sobie, że ona ma lepszą pamięć czasami ode mnie. Świadoma jest wszystkiego, dokładnie wszystkiego obserwuje przecież, rodzina obserwuje. No naprawdę ma tak wspaniałą pamięć ta kobieta. No i jest przy tym bardzo inteligentna. No, a to, że ma takie nawyki, no to po prostu wszystko wychodzi w praniu. Po skończeniu śniadania, tak siedzimy sobie, no i zadaję pytanie mojej podopiecznej, co zrobić na Abendessen, czyli na tą obiado-kolację. A ona mówi, że nic, że ona jest tak najedzona, że ona nic nie będzie jadła. A ja mówię, no dobrze, dobrze. Ja mówię, to jest teraz dopiero 10 godzina się zbliża, a Abendessen będzie dopiero o 18. Ona nie wie. Ona nic nie wie, ona nic nie będzie jadła. No, no bo po co jedzenie ruszać, prawda? No niech to wszystko się kisi w lodówce, czy w szafkach. No najlepiej. A ja mówię na spokojnie, że no to dobrze, to gdzieś tak za 2 godziny zapytam się znowu, może akurat coś moja podopieczna wymyśli. A jak nie, to zrobię coś według własnego pomysłu. Aha, no to dobrze. Toch, toch, toch. No to, czyli okej. No i już, ale tak to nic ona nie będzie jadła. Ona jest najedzona. No, aby nie jeść. No. No i teraz będę dalej sobie siedzieć i posłucham śpiewu ptaszków. Słyszycie? Malutkie ptaszki ćwierkają.